Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się telefonem MyPhone Fan 3. Trzecia generacja tego taniego, dość dobrego smartfona. Zapraszam do oglądania. Rozpoczynając naszą recenzję, oczywiście zajmiemy się rozpakowaniem smartfona. Tak wygląda Fan 3, pudełko od Fan 3. Zobaczymy, co ma w zestawie. Standard, czyli słuchawki. Są to takie zwykłe słuchawki. Co najważniejsze, mamy też białą klapkę, tylny panel. Domyślnie mamy tutaj czarną lub odwrotnie. Zależy kto co woli. No i co? Mamy jeszcze tutaj screen protector, czyli taką folię poliwęglanową, którą też możemy wrzucić do naszego smartfona. No i jakiś tam starter sieci Play. Takie coś mamy w pudełeczku. No i teraz zajmiemy się samym telefonem. Przy okazji testowania Fan 3 też zaprezentuję Wam S-Line'a. S-Line jest telefonem, który też już zresztą testowałem na portalu wideotesty.pl, ale to jest odświeżona wersja. Mamy tutaj nowszego Androida właśnie 4.4, tak jak właśnie Fan 3. No i troszeczkę zmieniony procesor w stosunku do poprzednika. Przy okazji, niech on sobie tutaj leży, a przy okazji właśnie będę porównywał Fan 3 do S-Line'a. Cóż tutaj mamy? No, wiele bryła się nie zmieniła od poprzednich wersji, a miałem to na myśli Fan 1 i Fan 2, bo testowałem też je na portalu wideotesty.pl. Tylny panel to typowy plastik, po prawej stronie mamy klawisze, włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. No i co, na dole gniazdo do portu micro USB, a u góry słuchawkowe. Z tyłu aparat 5 megapikselowy, nagrywający filmy w rozdzielczości Full HD. Front to kamerka 2-megapikselowa. Tutaj też wyczytałem na stronie producenta, no i też zobaczyłem na własne oczy, że ona jest w jakiś tam sposób szerokokątna. No, taki szkopuł. Jeżeli chodzi o front, no to tak jak tutaj widzicie, ekran 4,5 cala o rozdzielczości 854x480 pikseli. Czyli całkiem nieźle. Jest to zwykły ekran TFT i faktycznie tutaj widać, już możemy zobaczyć, jak to wygląda w porównaniu z S-Line'em. W S-Line'ie jest naprawdę dużo lepiej, ale też rozdzielczość tego ekranu w S-Line'ie mamy tutaj 720p, więc tutaj też jakoś specjalnie nie ma co porównywać. No tutaj oczywiście ten smartfon kosztuje niecałe 500 zł w sklepie producenta, więc tutaj też jakoś specjalnie nie mamy czego oczekiwać. Może kilka słów o specyfikacji. Zaczniemy od specyfikacji. Mamy tutaj 4-rdzeniowego Mediateka o taktowaniu 1,3 GHz. No i przy tej rozdzielczości sprawuje się dosyć dobrze. Jest to Mediatek MT6582. Co ciekawe, jeżeli chodzi o S-Line'a, tutaj zastosowano taki sam procesor, no i niemalże wyniki są identyczne. S-Line osiągnął 19 tysięcy punktów, no Fan 3 też niespełna 19 tysięcy punktów, więc można powiedzieć, że to są dwa identyczne bliźniacze modele z tym samym systemem operacyjnym, Android 4.4.2, czyli dość świeży system, bo piątka już na telefonach, na smartfonach, no jakoś jeszcze nie chce w pełni zagościć. Ale jeżeli chodzi właśnie o takie testy syntetyczne, dość nieźle to wypada. Mali 400MP, tam jeszcze pewnie mogliście zobaczyć, jeżeli chodzi o procesor graficzny. Jak to radzi sobie normalnie w grach? No może spójrzmy. No i przejedźmy sobie jeden wyścig. Zobaczycie mniej więcej, jak to działa i czego można się spodziewać po właśnie Fan 3. Czy pójdą na nim właśnie takie gry dość zaawansowane. Raczej nie ma problemu, nie ma raczej jakiejś specjalnie żadnej ścinki, aczkolwiek na full detalach to nie chodzi.
ale gra się dość przyjemnie. Jakiś to wyścig zaliczony, więc tutaj jeżeli chodzi o grę, nie ma absolutnie żadnego problemu. Pora powiedzieć o systemie i o baterii troszeczkę. No tutaj mamy baterię o pojemności 1800 mAh. Starcza na dość sporo, około 2-3 dni przy działaniu sieci 3G. Oczywiście jak to na iPhone'a przystało, mamy dwa sloty na kartę SIM, jeden obsługujący 3G, a Aero 2, czyli jak najbardziej możemy korzystać z tego darmowego internetu, choć ostatnio ten darmowy internet no chyba nie jest aż tak do końca darmowy, nie wiem, bo nie korzystam tak na dobrą sprawę z niego. No i co, mamy tutaj oczywiście Bluetootha w wersji 4.0, no i można powiedzieć taki typowy standard. No i aha, 8 giga pamięci wewnętrznej, to też jest dość spory plus, choć mogłoby być więcej. Przejdźmy może do multimediów. Aparat, tak jak powiedziałem, aparat 5-megapikselowy, choć niektóre programy właśnie pokazują, że to jest 8. No i co? Może zrobimy jakieś zdjęcie? Autofokus. Działa dość przyzwoicie, aczkolwiek zdjęcia wychodzą dość ciemno. Oczywiście zdjęcia będziecie mogli zobaczyć na portalu wideotesty.pl. No, nie ma jakiegoś, można powiedzieć, szału. Duże ziarno. Odzwierciedlenie kolorów jest dość dobre, ale dość duże ziarno, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Może przy takiej słonecznej pogodzie ten aparat działałby zdecydowanie lepiej. A jeżeli chodzi o muzykę, tak jak powiedziałem, ten tylny głośnik gra dość skrzykliwie. Czyli wysokie tony są, drażnią troszeczkę ucho, raczej nie ma niskich w ogóle tonów. Na słuchawkach jest w miarę dobrze, ale jeżeli chodzi o tylny głośnik, tutaj też jakieś, można powiedzieć, rewelacji nie ma. Gra owszem i gra dość głośno, ale tak można powiedzieć, nic poza tym, nie ma żadnej wartości dodatniej przy tym. Warto wspomnieć o pasku powiadomień, gdzie mamy dostępny tutaj taki killer aplikacji. To jest taki, można powiedzieć, wynalazek iPhone'a. Co jeszcze? No tutaj standardowe aplikacje, nie ma jakichś, można powiedzieć, dodatkowych power feature'ów od iPhone'a. Mamy oczywiście latarkę, mamy widget pogodowy. No i właściwie to wszystko, ikonkę, jeżeli chodzi o aktualizację oprogramowania. No resztę oczywiście musimy sobie jakoś tam pościągać. Mamy też kompas, wszystko co powinno być, menadżer właśnie systemu, czyli tutaj właśnie możemy sobie ustawiać, jakie aplikacje mają działać, powiedzmy, w tle, jakie wysyłać dane i tak dalej. Nie jest to też do końca głupie dla nowych użytkowników smartfonów, bo przyznajmy, właśnie w taką półkę klientów kierowany jest ten smartfon. No i to by było w sumie na tyle. Dość dobra wydajność, trzeba przyznać, ten MediaTek całkiem nieźle działa. System operacyjny Android KitKat 4.4, on już jest z klucza bardzo dobrym systemem, chyba najbardziej dopracowany system, jaki powstał od Google'a. No i co? Multimedia średnie, trzeba przyznać, dość dobra bateria, chociaż przy takim graniu w Real Racing no to znika w oczach, ale przy normalnym czuwaniu karty SIM działa to dość przyzwoicie. Moja ocena to 3,5. Dość dobry stosunek ceny do jakości. Przyjrzyjcie się też S-Line'owi w nowej wersji 16-gigowej, właśnie z tym procesorem, który jest Fan 3. Jest troszeczkę droższy, ale ekran naprawdę jest zdecydowanie lepszy. No, w wyglądzie możemy się oczywiście spierać, ale jeżeli chodzi o samą pracę ekranu i kulturę działania, no to tutaj S-Line zdecydowanie wygrywa. Tak wyglądałyby produkty iPhone'a. Jeżeli chcecie przeczytać moją recenzję pisaną, zapraszam na stronę wideotesty.pl. No i co? Do następnego razu. Trzymajcie się, hej!